No i widzimy wszystkie gołębie, które kolega ma tutaj przygotowane na oczy, są w klatkach. Na każdym jest rodowód. Są to gołębie podtrzymane z niektórymi obrączkami niemieckimi, francuskimi, ale to są wszystko z hodowli z Kanada. Są to gołębie Janseny, to są gołębie Burmansów, czyli też Janseny. No dużo, dużo różnych ciekawych ptaków. Tutaj koledzy widzimy przybyli. Zobaczymy, ile ich będzie. Akcja się rozpoczyna o godzinie 2. Zostało nam jeszcze troszeczkę czasu. Każdy sobie może teraz tego gołębia pooglądać, dotąd zobaczyć. A kiedy będzie licytacja, to będziemy oglądać. Tam zobaczymy przy okazji tutaj jednym ze sponsorów tej aukcji, który prowadzi się reklamuje, to prowadzi się TO2. Oni tam siedzą i teraz jak każdy dobry gołębia będzie, że tak dodany taki jeden z preparatów firmy TO2. One tam są po prostu przy stole, zobaczmy, jak będziemy. Będzie też od Jarosława dany katalog. Jarosław, każdy, kto wylicytuje choluba, to będzie miał młotek, słynny młotek, ten Jarosław, to będzie miał katalog dostanie, tak? Tak. Katalog herbocze. Tutaj o 2 godzinie ten zaczynamy. I jeden produkt firmy TO2. Tak, reklamne, nie? Tak, dokładnie. Jarosław będzie osobiście licytował, tak? Osobiście. Co możesz o gołębiach tych powiedzieć? No ja wszystko powiem. Ale teraz bądź, nam powiedz do kamery. Słuchaj, ty mnie zrobisz plitku. Nie ale nie plitku, za plitku. Tak, ale słuchaj, Jarosław, opowiedz, co to są za gołębie, które mamy tutaj na aukcji teraz? Powszechnie to gołębie Challenge, Janzen, Mulemans, De Klak, Panlon. Jakieś też Justone. Tak, widziałeś, miałeś i Cudika gołębie, i Borbazu, finały. Moment, to Janzen. Schmita miałeś gołębie. To Janzenskie gołębie. Janzeny, tak? A czemu masz obrączki? Masz jedne francuskie, niemieckie, czeskie? Bo te obrączki tak, że ja mam kamerada w Kolinie i ten ma największy zbiór na świecie. Ja powiem teraz tak, kamera, czyli kolegę masz w Kolinie, który ma największy zbiór na świecie. Tak. Kult, o obrączki. 214 tysięcy obrączek z całego świata i ja już kilka lat nazad jemu wysilam. A on ci daje imię. On mnie da 10 niemieckich i ja jemu 10 nasi. Tak. I jak już nie mam, tak obrączkuję. Tak isto mam i we Francji takiego. Te są późne młode, tak? Późne młode powszechnie. Szczepione były? Szczepione byli 17.09. Także widzimy, tak. Te gołębie oglądaliśmy. Które ty, powszechnie 17.08, ale było jeszcze późne mlutki powdowców. Ty byli o miesiąc później się rewakcynowane i z tym. Za chwilę licytować. Paramiksowirus. Czekamy do godziny 2 i wtedy się rozpocznie. Godzinie 2. Zobaczmy, przyjechali tutaj hodowcy, oglądają tutaj, każdy sobie złoży gołębia. Zobaczyć rodowód. Nie ma problem. Tak. Dobrze, także czekamy do godziny 2. Za chwilę się rozpocznie licytacja gołębi. Tutaj aukcja, ale tutaj zobaczmy, kolega Jarosław przygotował też na aukcję, ma takie ciekawostki. Tutaj mamy morawskie, zemskie wino, to jest wino bez chemii, jak ty to mówisz, tak, Jarosław? Bez chemikali. Bez chemikali, to jest takie, u was tam są takie małe winnice, to wino się sprzedaje, to ma 12,5% białe, bardzo dobre. A tutaj mamy też reklamę Derby King, to jest reklamy. Budowla Jarosława. I to z Janzenami, nie? Tak, no to widzę, tu Janzeny. A tu jesteś ty tu w środku? Tak. To ile ty miałeś lat wtedy? 50. A teraz ile masz? 72. Czyli 22 lata wcześniej. Zobaczmy, jak jeszcze włosy, a to te włosy są do tej pory. No troszeczkę siwe, ale to jest to. Myślę, że nie ma takie zdjęcia tu. Tutaj nie mają, ale, nie mają, ale są takie. Ale czarni, bracia czarni. Bracia czarni, Stanisław tam, je, tak, znam, mają, tam, oczywiście tam. To zdjęcie też takie z braciami Jansen. I tutaj właśnie, bo ty masz dużo gołębi właśnie Jansenów tutaj w swojej hodowli. Od Bertie de Bruyne. Przez Bertie de Bruyne. Janzenów, Mulemansów, Szelenców, De Klak, Vardon, Justone, Erkam. Tam widziałem i Cumdika masz oryginały, to od Janzeny właśnie. Cumdik to Borgmans to De Klak. Dokładnie. I Szysztik jsem kupił od Cumdików. To jest momentalnie jedni z najlepszych hodowców, co mają oryginał Janzen. W tej chwili mają 19 Janzenów, oryginalów, a jeszcze 11
przywiozli od Herboca. Przepraszam ci przerwę, zobaczmy. Jarosław mówi po czesku i nie musimy nic tłumaczyć, wszystko rozumiemy. Nie wadzi, ale ja trochę się starzim po polsku. No, nie gramatycznie, ale mam nadzieję, że hodowcy rozumie. O to właśnie chodzi. No. Za chwilę się rozpocznie ta akcja. No my tutaj mamy też właśnie jeszcze raz o tym morawskim winie, bo jest bardzo dobre. To jest morawskie zemskie wino. Bo to u was jest tak, że to lokalnie można kupić takie małe winie. W każdej wiosce, winnice. U nas na Morawie, na moich terenach. To jest słowacko, to jest tak jak u was. Czekaj, tam gdzie Jożin z Bażin żył. Tak. Jożin z Bażin. Tak jak u was jest Śląsk, nie? Tak u nas jest Słowacko. A tam winnice. Teraz w tej to chwili jest u nas pochod. Turysty idą po winnicach i piją. A winarzy sprzedawają, hudba hraje. Poczekaj, my tu jeszcze mamy troszeczkę czasu. Jutro to może na ten pochód my też przyjedziemy. Ale póki co będziemy się zajmować. Ale to musimy zalatwić nocku, bo... Ja wiem, bo jak się tego pochodu zrobi dużo, to już później ciężko. Tak, pochodu. Jak pochodzisz, ty sklepi i już nie wladzisz. O, właśnie. Musisz się wyspać. Dobrze. I Ewa Farna też ma takie, z takim nagranie no. W piwnicy. Teraz Chobotowa. Tak, ale oni mają takie nagranie z takim czeskim wykonawcą, że w piwnicy siedzą i piją wino. No. Dobrze, ale my tu będziemy się zajmować coraz głębiami. No, rozpoczyna się licytacja. Kolega Jarosław poprosił, żeby wszyscy zajęli miejsca. Widzimy, kilkadziesiąt osób przyjechało tutaj. Będziemy te gołębie sobie tutaj obserwować, jak się będzie zainteresowane. Oczywiście wszystkiego nie sfilmujemy, będziemy tak rozpocznijmy troszeczkę. Później chcemy też udział wziąć w licytacji, bo chcemy trochę, żeby na stawiecie te gołębie wystawić. Także zachęcamy wszystkich do oglądania, no i też zainteresowania się tym. Z tym pokażę jeszcze, ile mamy kibiców, osób, które będą licytowały. Za chwilę kolega Jarosław będzie. Jakub, jest to wszystko? Już tam nikogo nie? Nie ma nikogo. Bęku. Wszystko. Dzień dobry, dwie godziny i witam was wszystkich hodowcy i jedną dziewuchu, bardzo ładną, małżonku od Ernesta Rzepki z oddziału Wierała. I wszystkich was witam na mojej licytacji golebi pocztowych, mlutków. I po prawej stronie powszechnie golebi z oryginału, zespołowych golebi. I tu po lewej stronie jest ledowców. Ja niecham wam po jedną odchować się ten głos. Coś gadam. Przepraszam, że nie gadam gramatycznie po polsku, no mam nadzieję, że pan mnie porozumie. Bo ja 38 lat byłem jak urzędnik celny i jeździł sobie pociągi podpieszne i międzynarodowe na trasie Berlin-Wiedem i potem jestem był na granicy dyrektorem Urzędu Głównego na granicy z Austrii. Powszechnie witam poprzednie moich przyjaciółów, którzy już byli u mnie osobiście i znają moją hodowlę, mają ewentualnie od niego lębie. I to jest w pierwszej rzadzie Ernest Rzepka z Mażłoku. Po drugiej rzadzie jest to Sławek Wilczyński, oddział Czeski Czesin. Potem jest to Józek Piszke, oddział Żoli, momentalnie Świerkami. I potem na końcu jest to Przemysław Klimczak, który jest tutaj. Tu siedzi, zobacz. Tu siedzi mój najlepszy momentalnie w szacie, bo już był teraz u mnie i z Mażorku i tak dalej. I chciałbym mu podziękować za to miasto. To jest bardzo ładne, klubowne i za to, że jakieś pieniądze przyspiał zmarli hodowca Józef Kach. U nas takiej klubowni nie ma w ogóle. Jak jest tato bardzo ładne. Dlatego się bardzo cieszę i jest tu około 40 hodowców. No, jak by była taka licytacja u nas,
to by bylo 200 hodovců. A vy tu na jedné grupě, oddělí je daleko, do 20 km. Žory, Vodíslav, Čirklány, Jaševě, Češin i tak další. No, mám naděje, že jaké špůlky se středají, bo cena je nevysoká, ale už moje golembě lotuju na jakých podělách, tu v okoliště, i těším se z tego, jak mě zvoní nebo písají, že bardzo dobře lotuju s mojimi golembiami. O co chodí? V tomto roku já mám 50 lat chovu, chovám golembě, 52, i moje hobby, golembi počtové, je bardzo mocné hobby, i já jsem jedný z největších fanatů na terénách obrovských. Už jsem vizitoval za svůj život 66 Belgů, 38 Holandejců, Němců, Austříců i po všechně Poláků, Slováků i tak dále, i u nás na terénách Čechů. V té chvíli, 20 let nazad, jsem robil licitace u nás na terénách Čechy, Morava, Slovácky. I jakou licitaci jsem robil i tu v Polsce, na teréna Českého Češina, Vodišlava i Ratiboře. Tutaj na Ještřebě jsem pěrejší raz s mojimi golembiami. Češím se, že se vám bude moja licitace podobná. No, co ještě gádat k tomu? Máte možnost rodovody pobačit, lebo měli jste možnost. I to golemby po všechně z originálův, bo v mojich voliérách je 60 originálův, taky štěpův i originálův, jak je Spulemans, Jansen, De Klaak, Schellens, Van Loon, Erkan, Jostone i v ostatním čase tež jsem koupil od Zundíkův 3 štyky za bardzo vysoké peníze i do rozplodu. I můj kamarád koupil 5 i tak teraz produkujeme vrůdky z tego. I budeme robit křižůvky. Po všechně jansenské golemby mám od Berty de Bruyne. Berta de Bruyne to byla ženština, která byla u Jansenu jak doma. Bo jejich ojec Albert de Bruyne a Adrian de Bruyne pracoval s Jansenami na fabrice na cigara. I tam, jak měli pauzy, tak gadali o golembě. I tam byly mocné spotkanie potom s Jansenami na showstrán numero 6 v Arendonku. Osobičně jsem byl 3 razy v Arendonku před Bertu de Bruyne. I originály mě jsem koupil, ale od Berty de Bruyne. Její brat Albert de Bruyne měl 22 originálů. I to povšetně už je 15 roků nazad, 10 roků nazad. No, ale moje golembie povšechně z toho křižůvky, z těch štěpů, jsou tu na licitaci. 100 zlotý, druhý raz, hop, hop, 100 zlotý se gadal, druhý raz, nemá takého, pauza, 110. 110 po pierwszy raz, 110 po drugi raz. Zakończyła się aukcja za 300 zł, za ten ostatni golem tutaj jest. Nie, jeszcze jeden jest, ale dobrze, praktycznie ostatni golem. Widzimy, kibice nie uciekli, są cały czas i licytowane są gołębie. Zobaczmy, wszystkie praktycznie w klatkach są już sprzedane. Zostało tam tylko kilka sztuk i o to właśnie chodzi. Ostatniego gołębia zlicytowaliśmy, trafił do nas na giełdę, właśnie popatrzmy, mamy ostatniego gołębia z rozpłodu, jest tego od Jarosława, po dwóch walnunach Jansenach, także bardzo dobry gołąb. Aukcja się zakończyła, 22 gołębie z tej aukcji trafią do nas na giełdę. No niestety nie będziemy słyszeli tutaj uderzenia wtedy, kiedy będzie u nas ktoś kupował uderzenia młotka, którego tutaj Jarosław tak używał namiętnie. Troszeczkę mnie zestresował, no, bo to jest takie dość ekspresyjne. Ale gratulujemy, wszystkie gołębie znalazły. Nabywców, mówię, 22 sztuki będą u nas. I zachęcamy wszystkich do zakupu tych gołębi, a oprócz tego każdy, kto nabędzie takie gołębie, dostanie jakiś preparat od firmy TO2. Tutaj odkupi. I jeszcze katalog tych produktów. No i czekaj, Jarosław ma jeszcze katalogi Herbocsa, tak? Które nam da. Co najmniej 22 sztuki, bo tyle gołębi będziemy mieli na aukcji.
Także na razie dziękujemy. Co? Zrób pauzę. No tutaj właśnie widzimy kolega Jakub trzyma z firmy tak. TO2 katalog, to jest od Jarosława Stada, to są katalogi Herbocza. I to będą te katalogi dodawane, które będziemy miały na aukcjach i dodatkowo jeszcze, to jak kolega właśnie nawet mi mówił, zrób pauzę. Wszystkie gołębie wylicytowane tutaj u Krzysztofa właśnie z tej aukcji, że tak powiem, no będą obdarzone gratisem, który będzie najprościej do odbioru po prostu u nas na stoisku albo na Olimpiadzie, albo w Sosnowcu na wystawie. Będziemy mieli listę osób. 22 gołębie będą? 22. Tak zapraszamy wszystkich, ale tak naprawdę zapraszamy w szczególności też te osoby do nas na stoisko, które będą miały do wyboru. Oczywiście, do wyboru. Nie ma problemu. Co to będzie? Znaczy, ja myślę, że możemy nawet zrobić, że to będzie preparat powiedzmy z tej samej półki cenowej do wyboru. No, jednemu będzie potrzebna multivitamina, jednemu będzie B-kompleks potrzebny. Naprawdę możemy się postarać tutaj, każdy na pewno coś będzie tutaj. I właśnie wszystkich zachęcamy, że tutaj zwracamy uwagę na produkty firmy TO2. Bardzo dobre produkty. My teraz wjeźdźmy do testowania do kolegi, do Maćka Widzika, do Kosakowa. Preparaty do... Kosakowy to już trzeci rok tak naprawdę. I tam mamy pierzeniowe. Na razie nie robimy nic zdjęć jeszcze, bo mamy... No gołębie mają łyse głowy, no krótko mówiąc. Poczekamy jeszcze tydzień, taki okres. No, zrobimy im zdjęcia i będą ładne. A będą korzystały właśnie z tych preparatów, genotów. Także na razie dziękujemy, zobaczymy. Dziękujemy, zapraszamy. Kolega Przemek już też wszystko opakuje. Aukcja się zakończyła. Myślę, że była udana. Jarosław też jest bardzo zadowolony. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry los.